Czy to tak naprawdę Jax rządzi w cyfrowym cyrku? Dzisiaj zajmiemy się tą teorią, przedstawię ją dla was i opowiem troszkę o tej postaci. Jax to niewątpliwie najgorsza postać w cyfrowym cyrku. Przede wszystkim zostawcie lajka, obejrzyjcie ten film od początku do końca, bo dowiecie się największych sekretów o Jaxie i ciekawostek, także zapraszam. Jak wiecie, Jax to ten królik, który właśnie się pojawił nam na ekranie. Jest to najgorsza pod względem zachowania postać w tym cyfrowym cyrku i wręcz jestem pewien, że w przyszłości, w następnych odcinkach on będzie postacią antagonistyczną, czyli tym złym bohaterem, który jest w tym cyfrowym cyrku i on będzie odpowiadał za gorsze rzeczy niż obecnie zrobił, bo tak naprawdę, jeżeli sobie przypomnicie, jak zachowywał się Jax w pilotażowym w pierwszym odcinku, no i tutaj, słuchajcie, on narobił wiele, wiele złego i niedobrego. Jest to postać niedobra, niemiła. Zobaczcie, nawet tutaj, jak widzicie na ekranie, umyślnie rozdeptał maskę, patrzcie sobie tutaj, tą maskę swojego kolegi, w sumie nawet nie wiem, czy kolegi, bo on nie traktuje po koleżeńsku na pewno tych postaci. Popatrzcie, cyk, i rozpłatał mu jeszcze bardziej specjalnie tą maskę. Dodatkowo, jeżeli pamiętacie sytuację, Jax posiada uniwersalny klucz, którym może otwierać wszystkie pokoje w cyrku, więc to jest ciekawe, że jest w posiadaniu czegoś takiego. To może wskazywać, że on może odpowiadać za jakieś naprawdę złe sytuacje. Jeżeli przejdziemy sobie do miejsca, gdzie Ragata oprowadzała Pomni, gdzie zobaczyła tutaj w tym miejscu Kaufmo, no może być tak, że to Jax jest odpowiedzialny za wszystko, co się stało. Poza tym Jax dodatkowo Ragacie zrobił psikusa i umieścił w jej pokoju stonogę. Ona się boi stonogi bardzo, więc no jest największym psotnikiem, czy nawet nie psotnikiem, bo nie są to żarty takie, które mają spowodować śmiech u innych, tylko to są takie rzeczy, które są bardzo niemiłe i nieprzyjemne. Tym bardziej, że jak zobaczymy sobie, Jax wejdzie do pokoju Kaufmo i co ciekawe, ten pokój był zamknięty, a oni chyba nawet nie wiedzieli, że Kaufmo dostał abstrakcję, tak? Został się abstrakcją. Więc wydaje się, że to on mógł spowodować, że Kaufmo stał się tym, kim się stał. I zrobiono to było celowo. Jest taka teoria, że to Jax to za to tak naprawdę wszystko odpowiada i że za te więcej tych postaci, które zostało, wiecie, pozbawionych jakby swojej graficznej postaci, tak jak tutaj, słuchajcie, w tym momencie ten Jax ma ten klucz do wszystkich drzwi. Patrzcie, on sobie je otworzy i to jest ten Kaufmo. Wydaje mi się, że Jax może odpowiadać za to, że te postacie są abstrakcjami, że to on powoduje, żeby on tak naprawdę on rządził cyfrowym cyrkiem i żeby się pozbyć tych innych postaci w tej serii. Więc być może jest to jedna z teorii, która się przewija. Zobaczcie, tu jest postać Kaufmo, proszę bardzo, i wziął sobie tą piłkę i jeszcze go przezwał, bo Kaufmo on tak nazywał bardzo śmiesznie tą postać, przezywał ją. I być może to on sprawił, że tak naprawdę Kaufmo stał się abstrakcją. Co ciekawe, jak widzicie, on uciekł i nie zamknął tych drzwi i wydostała się abstrakcja na zewnątrz, która zaatakowała Ragatę i jakby Jax celowo to zrobił, tak? I popatrzcie, ta osoba, która dotknie abstrakcji, staje się glitchem i glitchuje. Zresztą jak tu widzicie, Ragata była bardzo, bardzo przez to... No zobaczcie, co się w ogóle tutaj dzieje. Więc tak jak mówię, istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że to Jax stoi za tym wszystkim i być może Jax celowo zamyka, więzi te postacie, żeby nie mogły uciec, bo jak pamiętacie, jest taka teoria, że Kaufmo prawdopodobnie był naprawdę blisko wydostania się z cyfrowego cyrku, ale ktoś mu to uniemożliwił i mówią wszyscy, że to Crane, ale wydaje się, że może w tym mu pomógł Jax, który być może
Wiele na to wskazuje, że Jax to jest postać naprawdę niezwykle niebezpieczna. Zresztą twórcy serii zapowiadają, że im dalej w las, im będą większe kolejne części odcinków, tym ta seria stanie się mroczniejsza i niestety to być może właśnie powoduje, że Jax będzie tą postacią, która będzie będzie antagonistą, głównym wrogiem tego cyrku cyfrowego i postaci w niej, które są. Być może to będzie taki, słuchajcie, trochę survival games, tak? Hunger Games, gdzie tylko jeden przetrwa, nie? Coś takiego może być. Jestem ciekawy, czy rzeczywiście tak się stanie. Natomiast i twórcy też powiedzieli, że następny odcinek będzie dotyczył postaci, która jeszcze nie była przedstawiona w tym odcinku. Czyli być może zajmiemy się postacią, która jakąś historią postaci, która była w tym cyrku, albo też stała się abstrakcją. Kto wie, być może. Natomiast czy tak się stanie? Zobaczcie, tutaj znowu Jax troszkę zachowuje się okropnie. To wszystko potwierdza to, że jest to naprawdę zła postać, która nie baczy na nic. Nie baczy na nic i za wszelką cenę myśli tylko o sobie. Ona nie ma przyjaciół, nie ma kolegów, robi same złe rzeczy. Patrzcie, nawet niszczy to. Także czy to jest dość dziwaczne zachowanie, tak szczerze mówiąc. Natomiast zobaczymy, jak będzie już w finałowym odcinku. Dajcie znać proszę, co o tym myślicie. A tyle z mojej strony dzisiaj. Do zobaczenia.